ale się zgrzałem, panie Michale. Michał Wawrykiewicz, Wolne Sądy, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Pan się uśmiecha i są powody do uśmiechań, proszę pana, bo ja wszystko wiem. Dostaliście nagrodę i sobie nawet to zanotowałem. Wie pan, że jestem poliglotą. Rule of Law Awards 2022. Tak, to duży zaszczyt dla nas akurat na pięciolecie naszej działalności. I to jest nagroda od Międzynarodowej Unii Prawników, takiej szacownej organizacji, która istnieje niemal 100 lat, od 1927 roku i która też koncentruje się w dużej mierze na ochronie praw człowieka i wolności. I w tym zakresie jest też bardzo aktywna, między innymi uczestniczyła w, tak, od strony merytorycznej w działaniach Międzynarodowego Trybunału Karnego do Spraw Byłej Jugosławii, a od kilku lat przyznaje właśnie tę nagrodę Rule of Law Award. I w przeszłości dostali ją między innymi prawnicy z Lesbos, którzy ratowali uchodźców, i bardzo wybitna, nieżyjąca już sędzia Sądu Najwyższego amerykańskiego Ruth Ginsburg. Więc w takim gronie to zaszczyt być. Zawsze jak jest przyznawana nagroda, wychodzi ktoś i daje uzasadnienie, za co wy dostaliście, czym im zaimponowaliście. Przypomnę, że dostaliśmy tę nagrodę nie tylko my, ale to jest też nagroda dwóch laureatów. Tak, dla egipskiego adwokata Mohameda El Bakera, który siedzi w więzieniu, który za działalność na rzecz wolności, na rzecz praw obywatelskich, obrony przed reżimem został aresztowany w 2019 roku. A czym my zaimponowaliśmy? No myślę, że naszą konsekwencją i tym, że ja zawsze patrzę na nasze działania i myślę, że wszyscy w ten sposób to postrzegają poprzez pryzmat skuteczności tej naszej aktywności, aktywności prawniczej, aktywistycznej, bo to zawsze jest tak, że prawnika mierzy się taką miarą, czy jest skuteczny, czy coś osiąga, a myślę, że nam udało się w ciągu 5 lat całkiem sporo zrobić. Tej roboty jest ogromnie dużo, tej aktywności, tej działalności na co dzień. To bardzo chciałbym się dowiedzieć. Przepraszam, tak? Bo jeszcze zapomniałem powiedzieć. Proszę. Ważne, żebym w takim dniu dla nas miłym przypomniał, że Wolne Sądy od samego początku współtworzyły ze mną razem Paulina Kieszkowska-Knapik, Sylwia Gregorczyk-Abram i Maria Eichert-Dubois. I to jest ten trzon, którym się trzymamy razem. To jest nasz team. No, niedawno do nas dołączyła prawniczka Gosia Majewska, która tak czy jednak transfery do Wolnych Sądów są. Nieliczne, ale są. Ale nikt nie odchodzi. Nikt nie odchodzi. Panie Michale, piąte urodziny. Zawsze państwo, nasi widzowie znają was, dziewczyny, kobiety, które pan wspomniał, współpracowniczki. No ale nikt nie wie, jak to wszystko się zaczęło. To może troszeczkę powspominamy. Zaczęło się w 2017 roku, w lipcu właśnie, kiedy ta fala ogromna protestów przeciwko niszczeniu niezależności sądownictwa, właśnie wolnych sądów, ogarnęła całą Polskę, bo te protesty były we wszystkich miastach, gdzie są sądy, ponad 300 miejsc w Polsce i to przez około 10 dni trwało. I myśmy wtedy zaczęli, stojąc w tłumie pod Sejmem, pod Pałacem Prezydenckim, zastanawiać się, jak moglibyśmy w tym pomóc, co naszą aktywnością prawniczą moglibyśmy zdziałać. I zaczęło się od kręcenia filmów takich krótkich, w których pan redaktor również w jednym z nich wziął udział. Tak, byłem, dokładnie. To jedna z moich lepszych ról filmowych. Tak też myślę i tak to zostało ocenione. Dziękuję bardzo. I te filmy tłumaczyły wówczas na hipotetycznych, zupełnie teoretycznych przykładach, które wymyślaliśmy, do czego prowadzi uzależnienie sądownictwa od władzy. No i tak to się zaczęło. Ale te wolne sądy w nazwie są też pretekstem do jednak szerszego działania niż tylko obrony sądownictwa. Zajmujecie się wieloma sprawami. Tak, to prawda, bo ta działalność prawnicza nasza także dotyczy innych sfer naruszania praw i wolności obywatelskich, bo też pomagamy mniejszościom, występujemy w sprawach o takich dyskryminacyjnych, bardzo wielu w ochronie dóbr osobistych, no ale też w zakresie niezależności sądownictwa i takich reguł państwa prawa.
na tej arenie międzynarodowej staramy się robić to, co można, bo niezliczone wystąpienia, jakieś wysłuchania w Parlamencie Europejskim, spotkania w komisji, w Radzie, tłumaczenie, dostarczanie tej eksperckiej wiedzy w kręgach, w gremiach międzynarodowych, American Bar Association, właśnie w Stanach Zjednoczonych, na wysłuchaniach w Kongresie. Więc staramy się naprawdę robić to, co można, żeby jednak zachować państwo prawa w Polsce i mam wrażenie, że to się uda któregoś dnia. Jaki jest wasz największy, według pana, panie Michale, największy sukces tych 5 lat? Jeżeli ja miałbym wskazać wasz sukces, to ta poszerzenie świadomości w Polakach, co tak naprawdę się zadziało i być może wzrost, może nie aktywności, ale świadomości na ten temat wśród obywateli. Ja bym chciał chciałbym w to wierzyć, że rzeczywiście tak jest, że ta nasza działalność, powiedzmy, edukacyjna w jakiś sposób przyczyniła się do tego, że łatwiej zrozumieć ten bardzo trudny, skomplikowany cały mechanizm funkcjonowania państwa, o co chodzi z Unią Europejską versus konstytucja, dlaczego niezależność sądownictwa, trójpodział władzy jest taki ważny, więc to jest ta działka edukacyjna, a jeśli chodzi o prawnicze sprawy, no to udało nam się przeprowadzić kilka bardzo, bardzo istotnych postępowań, jak chociażby sprawa AK, taki akronim w Trybunale Sprawiedliwości, pierwsza sprawa dotycząca Izby Dyscyplinarnej, no i mnóstwo spraw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, tutaj przede wszystkim trzon teamu tego strasburskiego to Sylwia Gregorczyk-Abram i Maria Ichard-Dubois. Bardzo ważne zabezpieczenia, jak chociażby w sprawie pana profesora Wróbla, które otworzyły worek z zabezpieczeniami dla polskich sędziów. No, tych prawniczych rzeczy dużo nam się udało szczęśliwie dokonać. Ale to są duże sprawy. Czy obywatele mogą się do was zgłaszać indywidualnie? Obywatele się do nas zgłaszają indywidualnie i na tyle, na ile możemy, bo duża część naszej pracy to jest działalność pro bono. I no po prostu mamy też ograniczone możliwości pracy, więc staramy się koncentrować na tych sprawach, które mają znaczenie dla szerszego grona, czyli dla obrony systemu, czy niezależności sądownictwa, czy szerzej zasad państwa prawa. W tych sprawach najczęściej występujemy, ale prowadzimy też sprawy indywidualnych osób, które mają z kolei przełożenie na sprawy nas wszystkich. Panie Michale, która ze spraw pana najbardziej, nie tylko z prawniczego punktu widzenia, ale z ludzkiego, zbulwersowała, sprawiła, że pan poczuł wewnątrz taką złość i determinację, żeby pomóc tej osobie i odnieść sukces? Ach, tych spraw było naprawdę wiele. No, jedna z takich spraw, którą poprowadziliśmy i która dała nam dużą satysfakcję, to były 3 lata temu takie naklejki jedna z prawicowych gazet postanowiła opublikować. Strefa wolna od LGBT. Tak. To bezpłatny dodatek. Tak. I to było naprawdę bulwersujące, bo mnie się to w pierwszej chwili skojarzyło z tabliczkami Nur für Deutsche w warszawskich tramwajach w czasie okupacji. I wystąpiliśmy o zabezpieczenie do sądu. I udało nam się takie zabezpieczenie uzyskać. Potem ta sprawa jeszcze trafiła do sądu apelacyjnego w wyniku zażalenia przeciwników naszych i udało się to nadal podtrzymać z doskonałym uzasadnieniem. Występujemy też w sprawie przeciwko panu Zybertowiczowi, który nazwał uczestników Okrągłego Stołu, tych po stronie Solidarnościowej, agentami, którzy dogadali się z ówczesną władzą komunistyczną i podzielili stanowiskami. To mnie też ogromnie zbulwersowało i w tej sprawie występujemy również przed sądem. Sporo jest takich spraw. No dobrze, ale czy w pańskiej głowie jest taki moment, jest jakaś taka data, kiedy na przykład wasza organizacja w ogóle nie będzie potrzebna? Czy wy będziecie po prostu bez względu na to, kto rządzi, patrzeć władzy na ręce?
takie jest założenie. Chcielibyśmy tak działać, żeby w momencie, kiedy powstanie ta przestrzeń do, po pierwsze, odbudowy, żeby można było, cokolwiek dalej zrobić, pójść w kierunku prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości, to trzeba najpierw naprawić to, co zostało zburzone, zrujnowane naprawdę, odbudować ten gmach, jakim jest praworządność. I to jest pierwsze zadanie. I oczywiście zgadzam się, że wolne sądy powinny patrzeć każdej władzy na ręce, jeśli chodzi o działania w tym obszarze. Dobrze, a w takim razie, czy coś na podstawie waszych działań, być może no, władza, ci, którzy mają władzę sądowniczą, władzę prawną, zaciągnęli hamulec ręczny i wręcz włączyli wsteczny i wycofali się z jakiegoś pomysłu. Czy wy realnie mieliście wpływ na którąś z decyzji, która się zadziała? Mówię tutaj o rządzących, nie mówię tutaj o sprawach no, takich, jak pan, panie Michale, wspomniał. No pierwsza taka sprawa w tym ostatnim siedmioleciu, która była istotnym zwycięstwem ruchów obywatelskich i stowarzyszeń prawniczych, nas również, którzy w tym uczestniczyliśmy, to była sprawa sędziów Sądu Najwyższego, tych powyżej 65 roku życia, w tym ówczesnej pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf, którzy mieli być wyrzuceni po prostu z Sądu Najwyższego. Taki był zamysł prezydenta, zamysł ekipy rządzącej. I myśmy uczestniczyli bardzo tak aktywnie w tworzeniu takiej koalicji Europo nie odpuszczaj, naciskaniu na Komisję Europejską, żeby złożyła skargę, żeby wniosła o zabezpieczenie, żeby uratowała sędziów. No bo jak można po prostu wyrzucać sędziów Sądu Najwyższego na bruk? I okazało się, że tak się stało. To był, myślę, dosyć taki spektakularny sukces całego ruchu obywatelskiego, który broni demokracji w Polsce i zasad państwa prawa. I ci sędziowie nie zostali wyrzuceni. To był taki pierwszy moment takiej sprawczości i tego, że instrumenty prawa Unii Europejskiej działają, że mogą jednak coś skutecznego zdziałać. Zastanawiał się pan kiedyś, co po Zbigniewie Ziobrze? Kto się pojawi? Jak to będzie wyglądało? Kto się pojawi, to mniej istotne, ale chodzi o to, jak naprawić to, co zostało zniszczone, jak odbudować zaufanie wymiaru sprawiedliwości, jak odbudować zaufanie nasze na arenie międzynarodowej, w Unii Europejskiej. To muszą być, jeśli chodzi o to, kto, kompetentni ludzie, którzy się na tym znają i którzy będą potrafili te relacje odbudować. A co zrobić, to systemowo zostało opracowane przez taką koalicję, w której tworzeniu również uczestniczyliśmy jako Wolne Sądy, czyli Porozumienie dla Praworządności. Ta koalicja napisała ustawę razem z Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Justicja, ustawę, która no, w dużym skrócie przywraca te zręby państwa prawa, powołuje prawidłową Krajową Radę Sądownictwa, zajmuje się statusem tych nielegalnych neosędziów, jak my nazywamy, czyli tych osób powołanych w sposób wadliwy do polskich sądów. I to wszystko jest w ustawie. Ta ustawa nawet znalazła się w Sejmie. Oczywiście większość rządząca ją odrzuciła, ale ona jest gotowa i można ją następnego dnia po powstaniu tej przestrzeni politycznej przyjąć. Zapewne widzimy się wcześniej niż za 5 lat, przy waszej kolejnej, już okrągłej, bardziej rocznicy. Czego sobie wolne sądy wy życzycie, żeby się wydarzyło w najbliższym czasie? Możemy to rozszerzyć na te 5 lat rzeczywiście. Życzę sobie i my sobie życzymy tego, żeby jak najszybciej można było przywracać w Polsce praworządność. To brzmi może banalnie, ale to był cel nasz od samego początku i wierzę w to, że to się uda, że w najbliższym czasie będzie ten moment, kiedy wreszcie przestaną siły rządzące niszczyć państwo prawa, niszczyć obywateli, niszczyć naszą ochronę i wreszcie będziemy mogli odetchnąć pełną piersią, ale wtedy trzeba będzie zakasać rękawy i wziąć się do roboty, bo to wcale nie będzie takie proste. To będzie precedens, odbudowywanie tak zniszczonego systemu
Tego nie mieliśmy w naszej historii, ale my chętnie się za to zabierzemy. Dziękuję. Jeżeli Państwo mają ochotę wspierać wolne sądy, to wystarczy wpisać w Google. Tak, zapraszamy na naszą stronę, na Facebook, Instagram, Twitter. My jesteśmy wszędzie. Dziękuję. Widać nas. Dzięki bardzo. Michał Wawrykiewicz. Do widzenia, miłego dnia. Inicjatywa Wolne Sądy. My...